Dzisiaj nieco spóźniony, dzień 14, ale przypuszczam, że nikomu to nie będzie przeszkadzało. Tym razem zacznijmy inne kalendarze otwierać. Weźmy ten kalendarz z zabawkami reklamowymi czy zabawkami demo. Oczywiście w żartach tak mówię, bo prawdopodobnie ten kalendarz był mimo wszystko stworzony dla dzieci do sprzedaży. Dzień 14. Dzień 14 to jakieś tajemnicze pudełko z postacią z Nickelodeon. Tak jest, Nickelodeon. Kanał, który już swoje najlepsze lata świetności niestety ma za sobą. Tak samo jak Cartoon Network. Były to kiedyś kanały, które były najczęściej oglądane przez wszystkie dzieci. Pamiętam w czasach kablówki Cartoon Network. Jeśli ktoś miał Cartoon Network, to oznaczało, że jest kimś w moim mieście. Tak jest, zawsze chodziło się do kolegi na wspaniałe bajki. Ja mieszkałem akurat w takim miejscu, gdzie przechodziła wielka ulica Berlinka i tam kablówka nie miała zgody na przeprowadzenie własnych kabli. A satelity były wtedy drogie i... Ale tak... I właśnie w tym momencie zapełniła mi się karta jakimś cudem i przerwało nagranie. Więc zmierzam do tego, że prawdopodobnie oglądacie ostatnie gadżety Nickelodeona, bo telewizja powoli odchodzi do lamusa. Nie będę już przedłużał, bo przypuszczam, że moje wywody i tak nikogo nie interesują. Więc weźmy teraz następny kalendarz. Aha, nie mam pojęcia, co to jest za postać. Tak czy inaczej, na Niku już nie ma tej postaci. Kalendarz kolejny i 14 dzień. Gdzie jest 14 dzień? Oczywiście jak zwykle nie widać 14 dnia, bo wszystko jest nie po kolei. Najgorsza rzecz w tych kalendarzach. Już widzę 14 dzień. 14 dzień jest całkiem ciekawy, pomijając, że ciężko wyjąć ten dzień. To znaczy wyjąć tą minifigurkę. I tak, minifigurka jest pognieciona. Wygląda jak wygląda. Trochę brudna. Ale jakaś jest. I nie muszę mówić, że jest to słoń, który jest wykonany średnio. Tak, wygląda to jak słoń, który ma być gumką do ścierania. Chociaż nie jest tą gumką do ścierania. Teraz biorę właśnie kalendarz z bombkami. W kalendarzu z bombkami mamy dzień 14. I ten dzień 14... To kolejna zwyczajna bombka. Nic ciekawego tutaj nie ma. A szkoda. I ostatni dzień. Tutaj na szczęście wszystko jest po kolei. I to jest ostatni dzień w kalendarzu z klockami. Zaraz wyjmę dzień 14, który tam widzieliście chwilę na kadrze. Ten kalendarz jest solidny, do tego stopnia solidny, że ciężko tutaj otworzyć każdy dzień. Karton jest mocny i to jest plus tego kalendarza. I to nie będzie choinka. Tym razem wygląda to na jakiś mały pojazd, więc złóżmy to. Dzisiaj mamy pociąg takiej średniej jakości i wyglądający dziwnie. I ogólnie byle jaki. Minusem tych klocków, jak i większości chińskich, jest to, że jeśli w czymś się pomylimy,
To niestety większość klocków tak mocno siedzi, że bez ostrego narzędzia nic nie zrobimy. I teraz jakby jakieś dziecko miało się pomylić, to by prawdopodobnie nic nie zrobiło. I tak ta część jest za nisko w porównaniu z tym grillem czy przodem tej kolejki. Więc kolejka jest jaka jest, nie ma tyłu, nie ma praktycznie niczego, nie ma wagonu i wygląda jakby była trochę niedokończona albo zrobiona na kolanie, ale jest. A już miałem mówić, że ten kalendarz jest lepszy. Niestety nie jest. I to był koniec dnia 14.